infoplanet.pl. Pszczoły trzeba poznać, życie pszczół. Organizujemy szereg szkoleń, spotkań. Jest to okazja do tego, żeby posiąść pewną wiedzę o życiu pszczół. Jeżeli ktoś pszczoły bardzo kocha i ma wiedzę sporą na ten temat, o ich życiu, to tak będzie pracował z pszczołami, żeby stworzyć im jak najlepsze warunki do rozwoju. Pszczoły przede wszystkim potrzebują w okresie letnim dużo pożytków. Praca pszczelarza powinna się ograniczać do co kilka dni pewnych interwencji, żeby za dużo nie przeszkadzać, natomiast stwarzać im warunki do dobrego rozwoju. Zaczynając tak od wiosny, jeżeli z wiosny pszczoły po zimie przeżyły, kolonia jest jeszcze mało liczna, ale oczywiście pszczelarz musi w ten sposób pomóc, że stwarza warunki do dobrego rozwoju, czyli czyści dennice, sprawdza, czy plastry po zimie nie zostały troszkę zawilgocone nadmiernie. Wiosenne prace właśnie by się ograniczały tylko do takiej ingerencji co parę dni, po to, żeby pozwolić pszczołom się rozwijać, zapewniając im dostęp do czystej wody, poidło i oczywiście starając się już dużo wcześniej o to, żeby pożytki jakieś tam w tym terenie były, szczególnie jak najbliżej ula. Bardzo dobrym pożytkiem wiosennym są wszystkie praktycznie wierzby, ale szczególnie takie mieszańce, które bardzo wcześnie kwitną, które dostarczają pszczołom zarówno pyłku, jak i nektaru. Tutaj za ulami mamy taki rząd drzew. To są właśnie te wcześnie kwitnące wierzby, które dostarczają pszczołom pyłku i nawet jak temperatura, bo wiosną zdarza się, że temperatura często jest niska, są nieraz nawroty jakiejś zimy, śnieg z deszczem pada, to tak bliskiej odległości od ula, to nawet przy plus 10 stopniach pszczoły potrafią ten nektar i pyłek zbierać, bo jest to bardzo bliska odległość. Ważne jest, żeby pszczołom zawsze kontrolować, jaki jest stan w ulu, żeby nie doprowadzić do stanu, że brakuje pokarmu, czy brakuje świeżego nektaru, czy pyłku. W miarę jak się rodziny rozwijają, są coraz silniejsze, dokładamy plastrów, czyli ramek i jeżeli cały ten dolny korpus, czyli tak zwana rodnia, jest wypełniona i zaczynają intensywnie kwitnąć sady, mniszki, jest bardzo dużo pożytków, to wtedy oczywiście dokładamy nadstawkę, to jest takie jakby piętro w tym ulu, oddzielone kratą odgrodową, to po to, żeby tam pszczoły nosiły już czysty nektar, z którego będzie miód. Jest czerw. Pszczoły pracują, to są młode pszczoły wychowywane, z tych komórek się urodzą pszczoły. Niektóre widać są takie larwy białe, a niektóre są na brązowo, zaklejone woskiem. Tam już jest tak zwana inna faza rozwojowa, czyli czerw zasklepiony i z tego się urodzą pszczoły. I ta cała część jest oddzielona kratą odgrodową, więc truteń ani królowa do góry nie przechodzi i u góry nie ma rozwoju pszczół, tam się nie rodzą pszczoły, tam królowa nie składa jajeczek, nie ma tam pszczół młodych, tylko sam czysty miód jest noszony. I pszczelarz, kiedy pozyskuje miód, to oczywiście zbiera z tej górnej części tylko. Dołu nie ma prawa ruszać, nie może ingerować. I w związku z tym tylko miód odwiruje, jeżeli już jest nanoszony i dojrzały. A dojrzały miód, to będą ramki zaklejone woskiem. A tu już silne rodziny budują takie języczki wosku. Na tej po lewej stronie widać już świeży miód. To jest ramka, z której się już urodziły pszczoły. Ona jest pusta, miodu, nektaru nie ma. Teraz pszczoły czyszczą te komóreczki w środku, dlatego że po każdej serii urodzonych larw one są czyszczone. I teraz jak pszczoły wyczyszczą te komóreczki, królowa tutaj przejdzie po południu najczęściej i złoży kolejną serię jajeczek i będzie następował dalszy rozwój. Miód będzie u góry, tylko w tym korpusie właśnie górnym. Ale niekiedy to jest taka silna rodzina, młoda matka, bardzo żywotna i wtedy na dole następuje rozwój pszczół. Ostatnia ramka jest nanoszona tylko miodem i tutaj jeszcze wczoraj nie było zasklepione, zostały jeszcze 2-3 komórki niezalepione, a one zalepią i cała będzie takim woskiem zalepiona. Potem trzeba ten wosk takim widelcem ściągnąć albo nożem ściąć i dopiero wtedy można ten miód wirować. Znaczy, pszczołom ten dym się na pewno nie podoba i to im przeszkadza, tylko że je uspokaja, one nie są agresywne. Jakby była rodzina bardzo agresywna, to są takie specjalnie, sprowadzam zawsze matki łagodne, ale czasami się trafią, bo również i mniej łagodne, jeżeli są już to urodzone tutaj, bo oczywiście kopulacja matki następuje w powietrzu. Czyli jeżeli się urodzi nowa matka, królowa,
to ona wylatuje na lot godowy, następuje zapłodnienie w odległości do 7 km od miejsca, gdzie się urodziła i gdzie ma ul swój. No i wtedy nie wiadomo, jakie trutnie się trafią. Czasami są to takie półdzikie, bardzo agresywne, a my nie wiemy, bo tam się zlatują wszystkie trutnie. I akt kopulacji następuje z trutniami, które są najszybsze, najsilniejsze, czyli ze względów przyrodniczych najbardziej przystosowane do środowiska. Ale niestety nie znamy jej agresywności. Jeżeli pochodzi z rodziny bardzo agresywnej, wskaźnik odziedziczalności właśnie agresji jest duży i w związku z tym może być też czasem bardziej agresywna rodzina. Natomiast te matki, które kupuję, to są matki inseminowane, truteń jest znany. Królowa urodziła się też w rodzinie bardzo łagodnej, która ma dobre cechy, tak jak tutaj, pracowite, dużo miodu przyniosły, nie atakują, nie są agresywne. Tego dymu prawie nie trzeba było używać tylko na początku, jak już mówię, żeby się przedstawić. Ale niekiedy się trafiają rodziny, że tym dymem trzeba dużo operować, bo inaczej nie da się, żądlą denerwują się. I to różne są takie sytuacje. Tu teraz przykrycie podnosimy. O, właśnie. Tu jest pszczół dużo na tym przykryciu, na tej powałce. Należy je tak delikatnie strzepać. I oczywiście zobaczymy, ile miodu. Nie zaglądałem. Zobaczymy, jak pszczoły spędziły ten czas i czy uczciwie pracowały. Piękna ramka, wypełniona miodem po brzegi prawie. Nie jest jeszcze cały zasklepiony. Ale oczywiście tu kończą już. Tu już jest tym woskiem zaklejony, na dole jeszcze jest świeższy, jeszcze jest troszkę rzadki, ale to w ciągu kilku dni na pewno go zakleją i wtedy będzie można pozyskiwać. Pszczoły, jak się im co jakiś czas dobrze jest się przedstawić, mój starszy kolega zawsze mówi, że po to jest ten podkurzacz i dym, żeby się pszczołom przedstawić, że to pszczelarz, a nie jakiś dziki zwierz, niedźwiedź się dostał do ula, tylko pszczelarz. Żeby mu nie robiły krzywdy. I tutaj zobaczymy jeszcze inne rameczki w środku. O, tutaj jest ramka właśnie jeszcze z czerwiem. Tutaj jeszcze się pszczoły nie urodziły. Takie ramki się trafiają sporadycznie. Te pszczoły się urodzą, tutaj wychodzą pszczoły już z tych komórek. Można zobaczyć, jak się wygryzają. Tutaj i tutaj. Próbują, wygryzają dookoła taki pierścień z wosku. To wieczko odpychają i wychodzą z tej komóreczki. Tu za chwilę się młoda pszczoła urodzi. I młoda pszczoła jest taka popielata, chodzi tak jeszcze niepewnie. O, tutaj też właśnie, to są młode pszczoły, dopiero co się narodziły, te też. Ona potem troszeczkę takiej ciemniejszej barwy, a młoda, nowonarodzona jest taka jasna, prawie popielata. O, właśnie. Urodziła się. Jeżeli dokonaliśmy dobrze wiosennego rozwoju, czyli pszczołom za dużo nie przeszkadzaliśmy, a pomogliśmy im tylko w ten sposób, że dokładaliśmy im ramek, plastrów, zadbaliśmy o to, żeby odpowiedni zapas pokarmu był zawsze w ulu, bo przy braku pokarmu pszczoły się źle rozwijają, oczywiście królowa przestaje czerwić. To oczywiście przy masowym zakwitnięciu roślin, to jest najczęściej w naszych warunkach przyrodniczych, koło 25 kwietnia, wtedy kwitną mniszki, niektóre drzewa owocowe, klony, wierzby i wtedy jest dobry moment do założenia nadstawek, czyli tych pięter do noszenia miodu. Oddzielamy je kratą odgrodową od tej części rodni. To rodnia była tylko na zimę wystarczającą ilością, a potem zakładamy nadstawkę, uzupełniamy plastrami, które były przechowane w pracowni przez okres zimy i pszczoły wtedy nadmiar tego nektaru znoszą do nadstawki. Pszczoły to takie istoty, które jedna rodzina, jedna kolonia przynosi w ciągu roku około 100 kg miodu i to prawie każda silna, zdrowa rodzina. Natomiast większość tego pokarmu zużywa na własne potrzeby. 100 kg nektaru i około 30 kg pyłku. Całą ilość pyłku, którą znosi ta rodzina, zużywa na wychowanie czerwiu, na rozwój rodziny. I również z tych 100 kg miodu większość rodzina używa na wyżywienie własnych pszczół. Pszczelarz tylko nadmiar tego miodu może zabrać. Jest to czasami kilkanaście kilogramów, czasami 30 i więcej kilogramów, jak jest dobry pożytek, dobra pogoda. Natomiast i tak większość pszczoły potrzebują na własne utrzymanie, na wychowanie i dorosłych pszczół, i młodych pszczół. Przy nóżkach takie kuleczki to są właśnie te pszczoły z pyłkiem. Pyłek jest pokarmem białkowym,
bo teraz jedna krąży, ona zaraz wyląduje, też z tymi kuleczkami przy nogach, teraz wchodzi właśnie. Giną pszczoły w Stanach Zjednoczonych, giną w Europie Zachodniej. Wielu naukowców i wiele placówek naukowych robi badania nad przyczyną. Nazwano to CCD, czyli syndrom ginięcia kolonii pszczół. Do końca nie jest to udowadnione. Pierwsze badania nad tym problemem robili Niemcy. Zrobiono takie doświadczenie, wrzucono telefon komórkowy do ula i bez przerwy dzwoniono. Okazało się, że kolonia padła cała. Cała rodzina zginęła. Wysnuto chyba zbyt pochopnie wniosek, że to z powodu telefonii komórkowej. Często pszczelarze są rozgoryczeni. Starsi ludzie, którzy tego nigdy nie doświadczyli wcześniej, teraz doświadczają czasami takiej sytuacji, że pszczoły pracują tak jak dzisiaj, ładna pogoda jest. Szczególnie pod koniec lata zdarza się sytuacja, że pszczelarz już miód podebrał, zaczyna karmić, pszczoły pięknie pracują i wraca do pasieki za 2-3 tygodnie i obserwuje, że nie ma pszczół ani martwych, ani żywych. Podejrzewano, że pszczoły wylatując po pożytek tracą orientację i po prostu giną z głodów gdzieś tam w powietrzu czy w polu. Po prostu nie trafiają z powrotem do ula, mimo że pszczelarz się zakarmia, więc one z głodu nie padają. W kilku krajach stwierdzono, szczególnie stosowano preparaty z grupy nikotynoidów. Stosowane były szczególnie we Francji do zaprawiania na przykład nasion słonecznika i stwierdzano potem niewielkie ilości, ale takie, które powodowały ginięcie pszczół. Zdarzało się również w Polsce, ale po pewnej akcji w Unii Europejskiej preparaty z tej grupy zostały zakazane, ale nawet stosując inne, pozornie bezpieczniejsze preparaty, trzeba zachować okres karencji, bo nawet niewielkie ilości pestycydów, tego szkodliwego, trującego związku, przyniesione w postaci z nektarem czy z pyłkiem, nam to nie szkodzi, nawet niektóre laboratoria nie są w stanie wykryć, ale pszczoły są drobne, małe, słabe istoty, od takiej niewielkiej ilości też mogą ginąć, więc większość naukowców, ja też jestem tego chyba zdania, bo nie mam dowodów, żeby było inaczej, że jednak jest to zespół iluś czynników, które mają na to wpływ. Gdzie tylko można sadzić rośliny miododajne, takie, z których pszczoły zbierają nektar, pyłek. Zawsze jestem zbulwersowany, że w wielu miejscach taka przyszła moda, że właściwie wszyscy swoje ogrody, swoje kawałki ziemi przeznaczyli pod tuję i trawę i właściwie do takiego ogrodu, jak się wchodzi, tam nic nie ma, tylko zieleń. Nawet zapachu te rośliny nie wydają wielkiego, prawie że niewyczuwalne różnice. Ja się urodziłem na wsi, gdzie był wielki ogród, gdzie były najróżniejsze rośliny kwitnące latem, wiosną i jesienią, gdzie wieczorem wchodziło się po upalnym, gorącym dniu, to uderzała toń takich różnych zapachów, których teraz już nigdzie by człowiek nie doświadczył. I w tym ogrodzie ciągle było pełno owadów, obserwowałem pszczoły, czmiele, nawet jak się ciemno robiło, pojawiały się motyle nocne, zawisaki. Ta słynna zmierzchnica, trupia główka, też przylatywała. Coraz więcej osób dostrzega rolę pszczoły w przyrodzie i myślę, że to jest budujące. Natomiast troszkę złego się w międzyczasie stało, ale mam nadzieję, że teraz przez te akcje promujące wśród młodzieży, wśród przedszkolaków, ale i wielu dorosłych, każdy zrozumiał, że powinniśmy zadbać o to miejsce bytowania pszczół. Kiedy ja się urodziłem, w polach były chwasty, szerokie miedze porośnięte roślinami. Teraz, kiedy spojrzymy z tej góry na tą dolinę, kilometrami ciągną się rabaty brokułów, kalafiorów, nie ma ani jednej rośliny. Jak te pszczoły mają żyć? Musimy im gdzieś na innych terenach znaleźć miejsce. My z żoną sadzimy na różnych nieużytkach, wysiewamy, co się tylko da, żeby im stworzyć jakieś tam namiastkę. To nie będzie już może taki świat, jaki był kiedyś, ale da szansę przeżycia pszczołom, a dzięki temu i my jako ludzie będziemy mieli możliwość skorzystania z tego dobrodziejstwa pszczół, czyli z miodów, produktów pszczelich, no i z tej pracy, czyli z zapylania różnych drzew i roślin owadopylnych. Infoplanet.pl